Witam serdecznie, Dzia z tej strony i to jest FIFA 13, typ kariery Górnikiem Zabrze. I teraz mamy mecz z Romą, z Europy. Tak gramy. Przechodzimy szybko do meczu. To składy. No, w Romie się niewiele zmieniło. Mają dosyć silny skład. Także będzie ciężki bój. Pjanic, Wellington, dobra piłka, Przybylski. Już pojedynek do Teodorczyka. Teodorczyk walczy. Przegrał jednak piłkę. Krystian. Ależ tutaj złe podanie, że Wolusin to przejął. Dunk. Oj, złe podanie Dunha. Dastro przy piłce. Ale piękny odbiór. Mączyński już podaje do Nakurmy. Jest Nakurma, znakomicie. Tutaj do środka Teodorczyk. Oj, przeblokowany ten strzał, ale jeszcze nie ma faulu. Uderzenie. Jest bramka Przybylski w 6 minucie. Znakomicie akcja. Grali do końca. I piłkarze Romy mają teraz ciężko, bowiem przegrywają. Myśleli, że Górnik będzie łatwym klubem do pokonania. Się okazuje, że na razie to oni są gorsi. A dobry rajd. Trzeba zatrzymać ten strzał, ale niecelny. Destro. Wellington. Znowu Destro. Dobre przeblokowanie. Nie ma rzutu różnego. Mak. Przy piłce jest Mak. Podanie do Nakulmy. Nakulma, szybkie podanie do Przybylskiego. Dobrze, że Przybylski ma trochę miejsca. Znowu Nakulma oddaje do Mączyńskiego. Mączyński już tutaj stracił. Krystian. Lamela przy piłce, niebezpieczny Lamela. Dobry ślisk, czysty. Przejmuje Magiera, już podaje do Teodorczyka. Przegrywa dzisiaj z Krystianem Teodorczyk. Mazzaretti. Pjanic. Dobre odebranie, ale już jest Badley. Mazzaretti. Czysty odbiór. Przybylski. Mak. Nie przejmie piłki. Dodo. Przy piłce Dodo. Dastro. Wellington. Dobre, czyste podanie. O Jezu, Mączyński stracił to podanie. Dobrze broni Raczajkowski. Nie ma nikogo. Teraz może nie strata. A szkoda. Janicz. Dobry odbiór. Teodor ci przejął. Podaje do Koseckiego. Kosecki. Dokładnie. I znowu przyjmujemy. Przybylski. Kosecki teraz się urwał, ale stracił. Zrzut z autu. I kolejny zrzut z autu. Nie, tym razem dla Romy. Tam było bardzo złe przyjęcie piłki. A teraz Ramera na skrzydle dośrodkowuje, bramkarz piąskuje znakomicie. Kosecki podaje do Teodorczyka. Teodorczyk, znowu niedokładne podanie tutaj właśnie, szkoda, bo jak
jakaś akcja się mogła zawiązać. Po stracie bramki Roma już widać inaczej gra. Chce to wyrównać, ale teraz Nokul ma... szkoda, już wychodził jeden na jeden praktycznie. Co jakoś to tak zrobić, żeby to było dobrze. O, teraz może Kosecki, ale znowu Bazaretti. Fedorczyk uderza i broni bramkarz. Dobra decyzja. Moszyński rzut rożnego. Uśrodkowuje, piłka jest wybijana. Przejąć ją. Nie, straciłem. Teraz Destro na skrzydle. Trzeba zatrzymać Destro. Nie ma spalonego i Wellington strzela bramkę. Zbyt dobry kontratak drużyny Romy. Łączyński, Przybylski, Kosecki, uderza Kosecki, przyblokowany Kosecki. Ajajaj. Tam było dużo chaosu. Ale znowuż niedobrze, obrona zaś wyszła za wysoko. Nie na całe szczęście Wellington tym razem nie uderzył prawidłowo. Dużo strat w środku pola, a na Kulma zaś przegrywał Bakbark te pojedynki z Rosją. Mamy aut. Magiera. Przybylski. Na Kulma, co zrobi na Kulma? Teraz podaj. Ajajajajajaj, tutaj się fantastycznie obrócił, ale wybili mu tą piłkę. Ale dobry pomysł. Teodorczyk. I jest bramka. Znakomicie się obrócił. I strzelił. Lewy grup bramki jest 2-1. Bramka do szatni. Rolnik znowu prowadzi. I teraz Wellington atakuje. Wellington. Ma karnego, nie ma rzutu rożnego, skuteczna obrona. Trzeba uważać na te karne. Mogę zbyt faulować przeciwnika. Lamela. Dobre zwody Rameli. No i oddany strzał był niecelny. Sędzia się nie kończy tej połowy. Tym razem już zakończył pierwszą połowę. Górnik wygrywa 2-1, jest skuteczny. A Roma bardzo będzie teraz dążyło do wyrównania tego wyniku. Więc druga połowa będzie jeszcze trudniejsza do rozegrania. Mak dobrze przejął. Podanie do Mączyńskiego. Mączyński. Zagranie, ale złe. Nie udało się to. Teraz przyjąć piłkę, bo Labela jest niebezpieczny. Nie, tak nie o to chodzi. Wybić to. Dobrze. Podanie do Teodorczyka. Teodorczyk na skrzydło do Magiery. Magiera na Kulma dojdzie. Ma tam dwóch obrońców. Zbafablowany. Podanie, ale ciężko było coś w tej akcji zrobić. Jeszcze walczy głową. I nic nie wywalczył. Pjanic.
Bradley, teraz Lamela. Jest tutaj blokowany, bramkarz obroni spokojnie. Powinna na Kulmy, na Kulma, aj. Dobrze przejął, ale tutaj już jest out. Mourinho, Lestro. Oj, niebezpiecznie i tak piszczał sobie. Dalekie podanie do Nakulmy, znowu strata. Ale piękny ślizg. I teraz, ale Nakulma był na innej pozycji. Nie mógł dojść do tego podania. Lamela, jest dobry ślizg, Przybylski. Janicz, Lamela, dobry ślizg, nie ma faulu. Mak, oj, stracił. Dobry ślizg, Wellington dalej. Tutaj jest, ale ten Wellington się trzyma przy piłce. Ojej, tutaj zaś odbija się piłka, Wellington. Dobre. Rozkazać, ile się da. Dobrze, spokojnie obronił to bramkarz. Podanie znowu do nikogo. Górnik teraz się zamknął na swojej połowie. Roma atakuje. Dobrze przyblokowany ten strzał. Ale teraz Wellington strzelił. Znowu remisujemy. Trzeba zrobić jakieś zmiany w zestawieniu. Cztery, trzy, dwa, jeden. To jest taki mój jeden z lepszych ofensywnych ustawień, które gram w FIFA. Bardzo dobrze teraz obronił bramkarz z interwencją obrońcy. Mak. Podanie, ale zbyt lekkie do Nakulmy. Teraz jest Mączyński. Ojej, a jeszcze przyjmujemy. Przybylski. No kurczę, Przybylski stracił, szkoda. Ale trzeba wywalczyć, nie jest strata. Broń to, Olkowski. Destra, znakomicie. Już jest Przybylski, aj, Przybylski. Minął się z piłką. Dobrze, skuteczna obrona. Kosecki, Przybylski. No i Tedorczyk nie przejął tego podania. Górnik gra bardziej ofensywnie, ryzykuje. Ups, strzał z daleka, niezelny. Mamy zmiany w Romie. Niewiele do końca. 2-2. A i złe podanie kolejny raz. Lestro. Dodo. Wygrać tą główkę, dobrze wybijać. Przejąć. Znowu strata Destro, ale ta przyjemy. Dobrze, Moczyński. Na skrzydle. I dobrze, teraz oddanie do Moczyńskiego. Dośrodkowanie nie ma, jest dośrodkowanie. Oj, bramkarz to obronił. Oj. Dobrze zatrzymany zawodnik Romy. Kolejna zmiana chyba.
Wellington się dopsuł krwi obrońcą Górnika. Mazzaretti, Perrotta, Bagley, Wellington, dobry ślizg, Mak przejął, na Kulma, ale te Dorczyk nie dojdzie do tego podania, szkoda, 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 tylko minutę do końca tego spotkania, chyba będzie 2-2, z tego będzie bardziej Roma zadowolona, bowiem remis na wyjeździe, a rewanż u siebie. Spalony, spalony teraz był. Ewidentnie. Dalekie wybicie, ale to już jest niestety koniec meczu. Dobra walka Górnika z Romą 2-2. Revolution. Najwyżej oceniony zawodnik tego meczu. Teraz mamy mecz ligowy z Jagiellonią. A sobie symuluję, bo Jagiellonia jest nie z kroną, bo Jagiellonia jest dosyć... Krona jest dosyć nisko w tabeli, także... A jednak remisujemy. Kontuzja Przybylskiego, to niedobrze. Powołania do kadry. Trzeba ustawić skład następny mecz. Przybylski. Zakwieka. Kolejny mecz symulujemy, potem zagram mecz ze Salzburgiem z Europy. Bardziej ciekawszy mecz, a tu zaś kolejny remis. Niedobrze troszkę. Za dużo remisów. Następny mecz potem ligowy z Polonią, to bardzo ważny. Żeby dotrzymywać kontaktu z pierwszym zespołem Ekstraklasy. Ustawienie zespołu jeszcze. Teraz możemy grać. Ten mecz będzie chyba już łatwiejszy niż my z Romą. Przejmuje piłkę Mak. Podaje do Donha. Rajkowski zagrywa do Mąsiewskiego. Poszukał tam napastnika, ale obrońcy Salzburga przejęli. Alan. Bezpieczny zawodnik, ale to skuteczny ślizg. Podawanie piłki. Mączyński. Łączyński zagrywa do Kwieka. Kwiek. No i tutaj się trochę zabłądził. Stracił piłkę. Belizia. Belizia, Belizia, ale szybki jest ten chłop. Walkowskiego jakoś tam uprzedził. Kwiek. Podanie do Maka. Mak już oddaje do Koseckiego, Koseski do Tadorczyka. A Tadorczyk jeszcze ma bardzo daleko do pola karnego. Kosecki. Dobrze do Nakulmy. Ten do Teodorczyka. Teodorczyk, a obok bramki. Ale dobra akcja. Szukanie jakiejś tam dziury w obronie. Zadanie strzału.
Oj, dobrze, Alan. Nie ma faulu, nie ma ani przejęcia piłki, nic. No i bramka. Niestety obrona Górnika zawaliła. To cieprzy do ślizg tego obrońcy, ale nie było go. Todorczyk. Już jest strata. Ma za bardzo komu podać. Aut do Salzburga. I kolejny aut. Teraz Belizia. Nie, no samobójcza bramka. Czerwelukin chciał to wybić, a wpakował bramkę do siatki swojej. Teraz Górnik musi odrobić dwie bramki. Langster. Olkowski, Kosecki, Mączyński przypił. A, już stracił, ale Mączyński walczy. No i co? Dość na aut wybija. Ja nie wiem. Jest. Dobra obrona Maka, przejmuje Mak. Idziemy z jakąś kontrą. Za wiele napastników nie ma. Dobrze. Aj, złe podanie, szkoda. Na sam koniec. Po takim dobrym rajdzie. Na całe boisko, złe podanie. Aj, już myślałem, że to przejmie Koszewski. Jest tam faul, ale przy wielu korzyści. Belizia, Silva. Dobra obrona. Spokojnie Leczajkowski. Olkowski przy piłce. Łączyński. Osecki. Do środka, a kurma tego nie przejął. Teraz przejąć Magiera. Dobrze do Olkowskiego. Szybciej tą piłkę. Kosecki, ale już jest strata, już jest za blisko. Obrońca Strasburga i przejął piłkę, ale teraz Allan. Tym razem już nieskutecznie. Dobrze, teraz Todorczyk. A nic z tego nie doszedł. Ta piłka była lepiej posłana. Dobrze, ta Kosecki z wodem. Oj, 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 oj. Już było groźnie. Teraz trzeba zaatakować na Kulma. No i wybijają obrońcy ten strzał. Mączyński, Górnik zaraz atakuje. Jezus! Czemu tak tam jest tłoczno w tym polu karnym? Nie ma jak zagrać. Zaraz, może teraz. A Jezus! Uderzenie! Jest bramka Mączyńskiego. Fantastycznie. Napór Górnika. To się skuteczny. Jest kontaktowa bramka do szatni. Więc jeszcze jest dużo czasu, żeby odrobić te straty.
Cała druga połowa. A może się jeszcze teraz remisuje. Dobrze, Todorczyk. Ajajaj, tam. Obrońca szybszy. 4 minuty doliczył sędzia, to dosyć dużo. Trzeba więc jeszcze walczyć. Nie ma autu. Ulmer. Dobry fisk. Teraz Silva. Jest fał, ale przy wiele korzyści. Nie wolałbym, że ten rzut wolny. Ja jeszcze karny wymusił napastnik. No to są dziady jedne. Wiesz, atakowałem piłkę. Ach, cholera. To było na nie wymuszenie. Moim zdaniem bramkarz piłkę zabrał, a nie nogi. I teraz dopiero zakończył pierwszą połowę. To jest dziad. 4 minuty doliczyli, no ale co zrobić? Z takim postawieniem sprawy. Trzeba dać 3 napastników. Dorabiać straty. Ajajaj. Dużo tutaj nieszczęścia. Ostatnio nie miałem tych karnych przyznawanych, ale teraz ten karny znowu mnie dobija. Dan Kwiek. Skutecznie zatrzymany zawodnik Salzburga. Silva przejmuje. Dobrze, Łączyński. Kosecki już podanie do Kulmy, a tutaj Teodorczyk, no takie podanie, no. Santana. Mamy rzut wolny. No i znowu złe podanie. Silva przegrał walkę z Nekulmą. Ale tutaj już jest dwóch obrońców przy Dotorczyku i ciężko coś zagrać. Mak. Nekulma i Klein. Przejmuje Klein. Silva. Silva. Niedobrze, niedobrze, nie ma spalonego. A jednak był spalony. Zmiany Salzburgu. Złe wybicie. Belizia. Przyblokowany tym razem ten strzał skutecznie. Gdzie jest Nekulma? Teodorczyk. A jak to wybijają dobrze dzisiaj obrońcy. Blisko Teodorczyka grają. Svenno. Dobry ślizg. Odegranie. Kwiek. No i tutaj znowu strata, ale Nekulma przyjmuje. A Jezus, czemu to nie podał?
Teodorczyk. Tu jest podanie do Maka. Właśnie takie podanie chodziło. Trochę już przebiec. Nie da się tu odegrać te piłki, a jednak dalej. Teraz nie daje grać, a teraz uderzenie. No i bramkarz to najwyższym trudem wybija. A szkoda, to była taka akcja, po której mogła ta bramka paść. Dobre przyjęcie, ale strata. Atakuje Salzburg, Alan. Kwiek odbiera piłkę, czysto. Mączyński, oddanie do Koseckiego na skrzydle. Aj, na kurma. Walczy, oddaje do bramkarza. Silva. No i teraz jest faul. Bez kartki. Kolejna zmiana. Dobrze, wybijamy. Salzburg prowadzi grę. Spokojnie prowadzi. Wygrywa 3-1. Znaczy teraz do tego czekało się takie podanie, ale dzisiaj Wosacz w tej obronie jest jak skała. Idzie go przesunąć. No, nawet przy takich zagraniach mam pecha, no. Się ślizg uda, ale... Nie ma faulu, o to chodzi. Skuteczny ślizg. Więcej pressingu odbioru. Górnika. Ale strata, no kurczę. Silva. Znowu Siwa przyjmuje. Bensel. Dobrze, Górnik, w końcu Kwiek. Jest komu podać. Kwiek oddaje strzał. Na kurma, dobija. Bardzo dobrze. Dobrze, w końcu Górnik inaczej zagrał. Ale tylko 3-2. Czasu niewiele. No szkoda. Tej bramki z karnego ona tu przeważyła, choć teraz na kulma. Jest Klein, 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 Klein. Się wszystko klei w obronie. Silva, no zatrzymać Silwę i szybko kontratak robić, bo... Tak, faul. Żółta kartka do Danha, ale skutecznie zatrzymał groźny atak Salzburga. Początek meczu nieudany i stracone bramki. Potem dobra gra Górnika, ale nic to nie dało, bo tylko dwie bramki, a 0 punktów. No szkoda karnego i te samobójcze bramki przede wszystkim, też dużo pecha i karny i samobójcza bramka, także... Ten mecz dosyć pechowy dla Górnika. Ale mamy w lidze jeden punkt do Polomni. W następnym odcinku będę grał z Polomnią i potem Puchar Polski z Widzewem, także nie jest tak źle. Cele menadżera. Na razie wszystko jest dobrze. Także nie ma tak źle. Euroliga, tabele. No, mamy 4 punkty. A szkoda właśnie, że nie zremisowałem z tym Salzburgiem. Tak, za to byli 3 punkty na mnie.
No ale nieźle. Po trzech meczach. Jeszcze zagramy na pewno. Rewanże. Także zrewanżujemy się u siebie. Z tym zespołem. Także na razie, cześć.